Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie na lekcji poświęconej geometrii analitycznej, a konkretnie temat jej brzmi następująco. Równoległość i prostopadłość prostych w układzie współrzędnych. Zapraszam. Kiedy proste są równoległe? Kiedy proste są prostopadłe? Często występuje w arkuszach maturalnych zadanie poświęcone właśnie temu zagadnieniu. Równoległość i prostopadłość. Ja, popatrz, zarówno równoległość, jak i prostopadłość podzieliłam na dwa przypadki. Najpierw zajmiemy się równoległością. Oczywiście mam na myśli prostą K i prostą L i kiedy są równoległe. Ja może podpiszę, niech to będzie prosta K, niech ta będzie prosta L. I teraz, jeżeli mam do czynienia z prostymi równoległymi, i te proste są prostymi ukośnymi, to ja może napiszę wzory. Niech ta pierwsza ma wzór a1x dodać b1, podaję w postaci kierunkowej, zauważ, a ta druga ma postać a2x plus b2. To kiedy one będą równoległe? Będą one równoległe wtedy, kiedy będą miały takie same współczynniki kierunkowe. Czyli A1 ma się po prostu równać A2. Do zapamiętania. Proste są równoległe wtedy, kiedy jak mają postać kierunkową, to A1 jest równe A2, czyli współczynniki kierunkowe są równe. Natomiast rozdzieliłam tutaj drugi przypadek. Dlaczego? Ponieważ może się zdarzyć sytuacja taka, że tutaj mam prostą K, tutaj mam prostą L i obie są to funkcje stałe, czyli te funkcje takie poziome. Proste, poziome. I teraz Y wtedy ma równanie samo jakieś tam B1, a to ma Y, ta druga ma równanie Y równa się B2. Kiedy są równoległe? Jeżeli są liniami poziomymi, one zawsze są równoległe. Czyli wcale B1 nie musi być równe B2. Czyli zawsze są równoległe. Zapiszę tutaj. Zawsze równoległe. Tylko pamiętaj, zawsze mam na myśli, jeżeli będą to linie poziome i tak będzie wyglądały, tak będą wyglądały ich wzory. Czyli na przykład Y równe 5 i Y równe 8. Oczywiście, że są równoległe. Natomiast jeżeli będą to proste pionowe, jeżeli będą proste pionowe, to one też będą zawsze równoległe. I tak samo napiszemy zawsze równoległe. Zawsze równoległe będą. Tylko jak będzie wyglądało pierwsze równanie? Niech to będzie x równe jakieś b1, a równanie tej drugiej to będzie x równe b2. Popatrz, to nie są postacie kierunkowe, bo prosta pionowa nie ma postaci kierunkowej. Dlatego też musisz zapamiętać, że jeżeli będziesz miał linię pionową, to jedna pionowa jest zawsze równoległa tylko i wyłącznie do drugiej pionowej. Czyli x równe b1 i x równe b2. I to jest, są te proste, są zawsze równoległe. Oczywiście najczęściej w zadaniach maturalnych korzystamy z takiej sytuacji, że mamy jakieś funkcje liniowe, które są ukośne najczęściej i piszemy warunek. Równoległe są wtedy, kiedy A1 jest równe A2. Ale ja chciałam globalnie omówić równoległość prostych. No to teraz analogicznie postępujemy z prostopadłością. Symbol prostopadłości, jak myślę, że wiesz, K i taki symbol, tak jak tutaj zapisałam, K, prostopadłe do L, tak czytamy. I teraz podpisujemy. Ta jest K, a ta niech będzie L. No to ta K ma równanie Y równa się A1X plus B1, a ta L ma równanie Y równa się A2X plus B2. I teraz, kiedy one będą prostopadłe? Otóż tak się składa, że będą prostopadłe, czyli będzie tutaj kąt prosty, wtedy tylko, kiedy iloczyn współczynników kierunkowych, ja to zapiszę jako wzór, zapamiętaj, iloczyn współczynników kierunkowych, czyli A1 razy A2 ma być zawsze minus 1 równy. Wtedy one będą prostopadłe. Niektórzy uczą się w ten sposób, że współczynnik kierunkowy jednej jest odwrotny i przeciwny do współczynnika kierunkowego drugiej. To jest też dobrze oczywiście, albo zastosuj ten wzór. Natomiast zrobiłam tutaj szczególny przypadek prostych, prostopadłych. Jest to przypadek drugi. I w tym przypadku tak, jedna jest pionowa, niech to będzie K, więc ma równanie X równe B1.
Żeby była do niej prostopadła, to ta druga musi być pozioma. A pozioma, to już wiemy, ma równanie Y równe jakieś tam B2. I wtedy, jak tak będzie wyglądało, one będą zawsze prostopadłe. Czyli jeżeli spotkasz się z zadaniem dotyczącym równoległości prostopadłości, to w 90% będzie to zadanie na wykorzystanie tego wzoru A1 równa A2, czy też A1 razy A2 równa się minus 1, równoległość, prostopadłość. Ale mogą zdarzyć się przypadki szczególne. Ja te przypadki szczególne nazwałam u siebie drugim przypadkiem. Jeżeli będziemy mieć linie poziome albo linie pionowe, wtedy nie stosujemy żadnych wzorów, pamiętaj. Tylko spróbuj pomyśleć. Najlepiej ci będzie, narysuj wykres. Zrób sobie tą linię poziomą. Wtedy zobaczysz, że ta druga linia pozioma jest zawsze równoległa. Narysuj sobie linię pionową, wtedy zobaczysz, żeby była równoległa, to ta druga też musi być pionowa. Tak samo tutaj, narysuj sobie linię poziomą i wtedy zobaczysz, żeby była prostopadła, to ta druga musi być pionowa. Jak tu jest pozioma, to tu jest pionowa. Jak tu jest pionowa, to tu musi być pozioma. Ale oczywiście najczęściej będą to właśnie linie ukośne. Myślę, że teraz możemy już świadomie przystąpić do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1. Napisz równanie prostej L równoległej do prostej K przechodzącej przez podany punkt, jeśli K ma równanie Y równa się 2X plus 1 oraz punkt A ma współrzędne minus 5, minus 4. I my mamy napisać równanie prostej równoległej. Ma być to prosta równoległa, więc przypominamy sobie. Oczywiście widzimy, że jest to prosta ukośna, czyli będzie to ten przypadek pierwszy. Prosta K jest równoległa do prostej L wtedy i tylko wtedy, gdy A1 jest równe A2. Jak pamiętasz to, co podałam na początku lekcji. Z tym, że musimy pamiętać, musimy mieć postać kierunkową. No tak się składa, że to jest postać kierunkowa. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile wynosi A1, czyli współczynnik kierunkowy? Oczywiście widać, A1 wynosi 2. Zatem, skoro proste mają być równoległe i A1 ma być równe A2, to my wnioskujemy, że ta druga funkcja, którą prosili, żeby nazwać L, też będzie miała współczynnik kierunkowy równy 2. Czyli A2 będzie równe 2. Zatem nasza prosta L ma równanie Y równa się i powinna się zacząć oczywiście od AX, a naszym A będzie to A2, czyli 2X dodać, i teraz nie wiem dodać ile, czyli dodać jakieś B. Oczywiście możesz napisać dodać B2, ale nie ma to znaczenia, bo i tak żadnej literki B nie wprowadzałam, bo nie było takiej potrzeby. Bo jak zwróciłaś uwagę na równoległość i prostopadłość, ma wpływ tylko i wyłącznie współczynnik kierunkowy, prawda? Oczywiście, jak mówimy o tym pierwszym przypadku, kiedy te proste są ukośne. Dobrze, czyli mamy Y równa się 2X plus B. I teraz wiemy jeszcze, że mamy punkt, który ma spełniać równanie tej naszej prostej L. Czyli tu napiszemy X, tu napiszemy Y i podstawimy, tak jak się punkt podstawia, czyli za Y minus 4 równa się 2 razy za x minus 5 dodać b. I obliczamy. Minus 4 to się równa 2 razy minus 5 to minus 10 dodać b. Myślę, że fajnie byłoby to b zostawić w tym świętym spokoju, a minus 10 tu przerzucić, bo strony są rzeczą umowną, czyli będziemy mieć minus 4 przerzucę plus 10 równa się b. Czyli minus 4 dodać 10 to jest oczywiście 6 i to się równa b. Czyli jednym słowem B nam wyszło równe 6. Jaki z tego wniosek? Wniosek jest taki, że nasza prosta L, o którą nas pytano, ma równanie Y równa się 2X. Jak widzisz, tu jest jej równanie 2X. No i dodać B, czyli u nas dodać 6. Pamiętaj, proste równoległe mają takie same współczynniki kierunkowe. Czyli jak tu było 2, tu jest też 2. I to nie powinno Cię absolutnie zdziwić. Zadanie numer 3. Napisz równanie prostej L prostopadłej do prostej K przechodzącej przez podany punkt, jeśli K ma równanie Y równa się minus 3X dodać 4, a punkt A ma współrzędne minus 1 i 2. Oczywiście mamy tu do czynienia z bardzo podobnym zadaniem, jak wcześniej robiliśmy, z tym, że jest to zadanie dotyczące prostopadłości. I pierwsze nasze stwierdzenie, czy jest postać kierunkowa, czy trzeba przekształcić. Oczywiście widzimy, że jest postać kierunkowa i jesteśmy w stanie podpisać sobie, że A1 jest równe minus 3. No to teraz przypominajmy sobie.
K jest prostopadłe do L, wtedy i tylko wtedy, oczywiście mamy tutaj do czynienia z tymi prostymi ukośnymi, wtedy i tylko wtedy, przypominamy wzór, wtedy kiedy A1 pomnożone przez A2 ma dawać minus 1. Da się to zrobić szybciej, aczkolwiek młodzież w rzeczywistości najbardziej lubi podstawiać pod ten wzór, więc ja teraz tak będę uczyła, chociaż da się to zrobić szybciej. No to podstawiamy. Za A1 podstawiamy minus 3, razy A2, to tego razy nie muszę pisać, to się równa minus 1. Dzielone przez minus 3, bo to już tak super szybko, ten wzór jest troszkę bardziej skomplikowany niż wzór A1 równa A2, prawda? Więc chcąc zrobić tym wzorem, musimy pewne przekształcenia matematyczne wykonać. I teraz mamy A2, to się równa. Minus i minus nam się kasuje. No to 1 podzielone przez 3, no to wiadomo, to jest 1/3. No to teraz ja mogę zrobić tak jak wcześniej, czyli prosta L będzie zaczynała się od, teraz nie od minus 3, tylko od tego, co mi wyszło, 1/3 x i znowu nie wiem plus ile, czyli piszę plus b. Na szczęście mam ten mój punkt, bo tak zadania są konstruowane, punkt, który ma współrzędne x, y, przez który przechodzi wykres tej funkcji, no więc podstawiam za y2, to się równa, 1/3 mamy razy minus 1 i dodać b. No to proszę bardzo, 2 to się równa. 1/3 razy minus 1 to jest minus 1/3 dodać b. Myślę, że znowu fajnie będzie, jak tu przerzucimy, będzie szybciej. Czyli będziemy mieć 2 dodać 1/3, że to się równa b. Czyli będziemy mieć 2 całe i 1/3 równa się b. Czyli jednym słowem b to jest po prostu 2 całe i 1/3. Skoro tak, to ja już mogę na końcu napisać, że ta prosta, o którą mnie prosili w zadaniu, ma równanie y równa się a, ale nie to a, co tu było a1, tylko to, co wyliczyłam. Czyli 1/3 x plus i to, co wyliczyłam b. 2 całe i 1/3. I teraz było do wyznaczenia równanie prostej, prostopadłej do tej, przechodzącej przez ten punkt, to jest właśnie to równanie. Zadanie numer 4. Napisz równanie ogólne prostej L, prostopadłej do prostej K o równaniu minus 4x dodać 3 minus y równa się 0 przechodzącej przez punkt A o współrzędnych minus 8 i 6. W zadaniu numer 4 mamy znowu sprecyzowane. Napisz równanie ogólne. Czyli nie wystarczy, że wyznaczę prostą L, mam jeszcze na końcu podać jej postać ogólną. Więc tutaj taki mankament, który niektórzy po prostu nie zwracają na to uwagi, a jest to oczywiście ważne, bo wtedy jest szansa, że jak tego nie zauważymy, stracimy jakiś punkt, prawda, na maturze, a szkoda by było. Zatem zaczynamy od tego. Po pierwsze, czy jest to postać kierunkowa? Bo jak jest, to mogę od razu wyznaczyć, podkreślić, zapisać współczynnik A1. Oczywiście, że nie. Musimy przejść do postaci kierunkowej, czyli wyznaczyć y. Ale najpierw widzę minus y. To się równa, to przerzucam. 4x będzie, to przerzucam minus 3. Pomnożę obustronnie przez minus 1, bo muszę mieć y równa się. I teraz już będę miał minus 4x i plus 3. Teraz już mogę powiedzieć, że to jest mój współczynnik A1. No to skoro tak jest, że tu mamy współczynnik A1, to teraz przypomnijmy sobie, kiedy proste są prostopadłe. Otóż prosta K jest prostopadła do prostej L. Oczywiście jak mam do czynienia z prostymi tutaj ukośnymi, wtedy tylko wtedy, gdy A1 pomnożone przez A2 da nam minus 1. Zatem A1 już wiemy, ile wynosi, czyli podstawmy minus 4, A2 to się równa minus 1. Jak ja to podzielę przez minus 4, oczywiście wtedy otrzymam, że A2 to będzie. Minusy nam się kasują i zostanie nam po prostu 1/4. Zatem moja prosta L, najpierw piszę jej równanie kierunkowe. Później na końcu dopiero przejdę na postać ogólną. Prosta L ma taką postać kierunkową. Y równa się AX plus B, czyli to, co wyliczyłam, 1/4 X plus jakieś tam B. No i to B oczywiście na podstawie tego punktu wyznaczę, podpiszę X, podpiszę Y, no i podstawię. Czyli za Y, a może tu będę postawiała, za Y 6, dalej, równa się 1/4 razy X, czyli minus 8 i dodać B. No więc
6 to się równa. Tutaj czwóreczka z ósemką mi się skróci. Tu będę miała 1, tu będę miała 2. Czyli mamy minus 2 dodać b. Teraz tą minus dwójeczkę przerzucę na tą stronę, bo tak będzie szybciej i będę miała 6 dodać 2 równa się b. Czyli 8 równa się b. Czyli jednym słowem b jest równe 8. Tak, wyszło mi b równe 8, więc teraz mogę napisać, jak wygląda prosta L, ale konkretnie jej postać kierunkowa. Prosta L ma takie równanie 1 czwarta x i plus 8, no bo tak mi wyszło b. Aczkolwiek poprosili nas, żebyśmy wyznaczyli postać ogólną. W związku z tym musimy pamiętać, żeby na końcu dobrą odpowiedź napisać. Postać ogólna, czyli trzeba wszystko przerzucić na jedną stronę i posegregować. Najpierw x lecą, czyli będę miała minus 1 czwarta x, bo to przerzucam. Teraz y. Y jest po dobrej stronie, czyli plus y. Ósemkę też przerzucam, czyli będzie minus 8 równa się 0. I to dopiero możemy potraktować jako odpowiedź ostateczną, bo narzucone zostało w zadaniu, żeby podać postać ogólną. Być może dlatego, że ta postać prostej K jest, no można potraktować jako postać ogólna, chociaż tutaj nieposegregowane, więc pewnie dlatego też proszą, żeby ta odpowiedź, prawda, w zadaniu była też podana w postaci ogólnej. I tak właśnie uczyniliśmy. Zadanie numer 2. Napisz równanie ogólne prostej L równoległej do prostej K. I prosta K ma takie równanie 1 druga x plus y plus 3 równa się 0 przechodzącej przez punkt A o współrzędnych minus 4 i 2. Zwracam uwagę na to, że trzeba wyznaczyć równanie prostej równoległej, ale ta prosta równoległa ma być podana w postaci ogólnej. I zwróćmy na to uwagę, że końcowy wynik to nie ma być postać kierunkowa, tylko postać ogólna. Być może dlatego, że właśnie w tym zadaniu startujemy od postaci ogólnej. A my musimy, pamiętaj, ja uczę wzorów na równoległość i prostopadłość, ale na bazie postaci kierunkowej. Więc musimy z tego szybciutko zrobić postać kierunkową, czyli przenieść. Czyli będzie minus 1 druga x i trójkę przenoszę w minus 3. I teraz możesz mi powiedzieć, że to jest A1. Gdybyś zrobił to za szybko, a część młodzieży na maturze właśnie tak robi za szybko i zaznacza, że A to jest jedna druga, no wtedy zupełnie dalsze wyniki są oczywiście złe, więc trzeba spokojnie z postaci ogólnej przejść do postaci kierunkowej. Oczywiście z postaci ogólnej też da się badać równoległość, prostopadłość, ale na to są specjalne wzory, ja ich nie mieszam. Tu na kursie podstawowym nie musimy tak bardzo mieszać, wystarczy, że jednego typu się nauczysz, równoległość i prostopadłość z postaci kierunkowych. Tak właśnie tego uczę. No więc teraz, w zadaniu jest mowa o tym, że prosta K jest równoległa do L, wtedy i tylko wtedy, gdy A1 jest równe A2. No to skoro ja już wiem, ile A1 wynosi, no wynosi minus 1 druga, no to moje A2 też będzie minus 1 druga. Czyli ja teraz napiszę, że moja prosta L, co z tego, że proszę o postać ogólną, mam sprecyzowane, że proszę o postać ogólną, ale na razie jeszcze nie. Na razie postać kierunkowa, czyli Y równa się minus 1 druga X, no bo tak mi tutaj wyszło, zresztą wystarczyło tu popatrzeć, dodać B. No i to B muszę wyznaczyć. Oczywiście na podstawie punktu, który ma współrzędne X i Y. I podstawiamy. Za Y2 to się równa. Minus 1 druga razy za x minus 4 i plus b. Czyli 2 to się równa. Minus i minus daje plus. Teraz nawet dwójkę mogę skrócić z czwórką. Tu będzie 1, tu będzie 2. Tak? I wyjdzie mi 2 dodać b. Przerzucę tą dwójkę na tą stronę, dzięki czemu mam 2 minus 2 to się równa b. I teraz mi wychodzi, że 0 to jest b. Czyli jednym słowem b to jest 0. B równe 0 to nie tragedia. Trzeba się cieszyć, mniej pisania będzie. Czyli prosta L ma u mnie równanie Y równa się minus 1 druga X i teraz powinnam napisać plus 0, ale plus 0 nie muszę pisać. Czy jest to koniec? No niestety nie. Dlatego, że poprosiłam o postać ogólną. Czyli tak mi nie możesz zostawić, bo jest to postać kierunkowa. Więc musimy wszystko przerzucić na jedną stronę. Najpierw mam lecieć x, czyli jak było minus 1 druga x, przerzucam, to będzie 1 druga x. Później lecą y, ale y jest po dobrej stronie, czyli plus y. I nie ma
nic, żadnych wyrazów wolnych, czyli po prostu równa się 0. I to, co teraz napisaliśmy, to jest równanie prostej naszej równoległej L do prostej K przechodzącej przez podany punkt, ale jest to jego postać ogólna. A o to właśnie prosiłam, o postać ogólną. Zadanie numer 5. Wyznacz M, wiedząc, że wykresy funkcji F oraz G są równoległe i w pierwszym podpunkcie A mamy funkcję daną takim wzorem F od X równe 3M minus 1, to w nawiasie razy X plus 2M, a funkcja G od X równa się M minus 2 w nawiasie X, tak, i dodać 2. W podpunkcie B troszkę bardziej rozbudowane są te wzory, ale analogicznie F od X równa się 2M minus 1 i to na 3X dodać 4 oraz g od x równa się m plus 4 i to nad 2x plus 2019. Jest informacja taka, że trzeba wyznaczyć m, czyli m równa się pytajnik, tak żeby zarówno w podpunkcie A, jak i w podpunkcie B wykresy funkcji f były równoległe z wykresem funkcji g. Czyli wykresy funkcji f i g były równoległe. Tutaj nie nazywamy tego k, m czy l, tak? Tylko jest wykres, funkcja nazywa się f od x, a druga g od x. Nie ma to kompletnie znaczenia, zapisałam f równoległe do g. Oczywiście musimy sobie przypomnieć to, czego się nauczyliśmy, że nasza funkcja f jest równoległa do funkcji g wtedy i tylko wtedy, gdy współczynniki kierunkowe są takie same. Oczywiście widzimy, że mamy do czynienia z funkcjami liniowymi, prawda? Bo mają postać ax plus b, dlatego też korzystam z tego warunku, że a1 równa się a2. No więc najpierw przejdźmy może do podpunktu a. Zaznaczmy sobie, to co stoi przed x, to jest a1, to co stoi za x, to jest b1. Chociaż nie jest nam niepotrzebne, zaznaczam. Teraz przy drugiej funkcji. To, co stoi przed x, to jest a2. To, co stoi za x, w tym wypadku, to jest b2. I teraz korzystam z tego warunku, że a1 jest równe a2. Czyli u mnie a1 to jest 3m minus 1 jest równe m minus 2. Czyli ja porównuję tylko współczynniki kierunkowe, no bo w końcu mają być równoległe. Popatrz, jakie proste równanko nam wyszło liniowe. Przerzucam, nie wiadomo na jedną stronę, czyli 3m jest po dobrej stronie, to trzeba przerzucić, czyli minus m równa się. Minus 2 jest po dobrej stronie, natomiast minus 1 przerzucam, czyli będzie plus 1. No i teraz 3m minus 1m, czyli mamy 2m, to się równa. Minus 2 dodać 1 to jest minus 1. Dzielone przez 2 i otrzymujemy, że m to jest minus 1 druga. Mieliśmy wyznaczyć m. Wyznaczyliśmy. Czyli dla takiego parametru m równoszącego minus 1 druga, funkcja f i g, ich wykresy będą równoległe. Teraz przejdźmy do podpunktu b. Robimy analogicznie. Czyli najpierw zaznaczmy sobie. To jest współczynnik a1, natomiast czwórka jest współczynnikiem b1. Teraz ten współczynnik m plus 4 nad 2 to jest a2, a 2019 to jest b2. Chociaż sam wiesz już, że nas interesują tylko współczynniki a. Czyli porównujemy zgodnie z tym warunkiem, kiedy proste są równoległe. Czyli 2m minus 1 nad 3 ma być równe m dodać 4 nad 2. Jak najprościej rozwiązać takie równanie? No chyba wszyscy widzą, że najprościej jest to zrobić metodą mnożenia na krzyż. Czyli to mnożymy z tym, a to mnożymy z tym. Czyli 2m minus 1 razy 2, czyli 2m razy 2 to 4m, odjąć 1 razy 2 to 2. To się równa. Teraz to mnożę, ten m plus 4 mnożę przez trójkę, czyli 3 razy m to 3m, dodać widzimy, 3 razy 4, 12. No i równanko liniowe przenoszę, czyli tu mam 4m, bo jest po dobrej stronie, to przerzucam, minus 3m. To się równa, 12 jest ok, to przerzucam, będzie plus 2. Czyli 4m minus 3m to jest 1m, a 12 plus 2 to jest 14. No i znowu wyszło nam. Jeżeli za m podstawilibyśmy tutaj 14, to dopiero byśmy wtedy otrzymali funkcje f i g, których wykresy byłyby równoległe. A o to właśnie chodziło, żeby wyznaczyć te właśnie wartości parametru m. Zadanie numer 6. Wyznacz m, wiedząc, że wykresy funkcji f oraz g są prostopadłe. W podpunkcie a f od x równa się x dodać 1, a g od x to jest m plus 6 pomnożone przez x dodać 11. W podpunkcie b f od x równa się 2m minus 4 podzielone przez 3
x minus 3, a g od x to jest 2x dodać 400. I jest informacja w zadaniu, że mamy wyznaczyć dla jakich m te wykresy tych funkcji będą prostopadłe. Zapiszę f prostopadłe do g. Oczywiście, żeby to zadanie zrobić, po pierwsze musimy sobie przypomnieć, kiedy to funkcje są prostopadłe. Oczywiście f prostopadła jest do g wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi warunek, że a1 razy a2 równa się minus 1, bo są to oczywiście funkcje liniowe. No więc może najpierw podpunkt A. W podpunkcie A, kluczowe tutaj, zarówno w podpunkcie A, jak i w podpunkcie B, jest znowu zaznaczyć A1, A2. I teraz tak, A1 to jest, powiedziałam, to co stoi przed X. Ale tutaj przed X niby nic nie stoi, ale domyślnie stoi jedynka. Dlatego ta jedyneczka jest naszym A1. Natomiast B1 to jest ta jedynka, co stoi za X. W przypadku funkcji G, a2 to jest to, co stoi przed x, czyli tu jest a2 równe m plus 6. A to, co stoi za x, czyli 11, to będzie b2. No i teraz spróbujmy wykorzystać właśnie ten warunek. Czyli a1 to jest 1 pomnożone przez a2, a u mnie a2 to jest w nawiasie m plus 6 i to ma dawać minus 1. No to będę mnożyła. Jak mam pomnożyć nawias przez 1, to tak jakbym po prostu nie mnożyła. Po prostu będzie m dodać 6 równe minus 1. I mam zwykłe równanko liniowe, m zostawiam, szóstkę przerzucam, czyli będę miała minus 1 i tu ze zmienionym znakiem minus 6. Czyli m równa się minus 7. Polecenie było wyznaczyć wartość parametru m tak, żeby te funkcje były prostopadłe, ich wykresy. No to wyznaczyliśmy właśnie ten m jest równe minus 7. W podpunkcie b robimy analogicznie, najpierw sobie po prostu zakreślimy. Czyli to, co stoi przed x, to jest a1, to, co za x u nas minus trójka, to jest b1. W przypadku funkcji g, to, co stoi przed x, czyli u mnie dwójka, to jest a2, a to, co stoi za x, czyli nasze 400, to jest b2. Ja zaznaczam a1, b1, a2, b2, chociaż sam widzisz, że nam do równoległości i prostopadłości jest potrzebny współczynnik tylko i wyłącznie a1, a2. No ale żeby wszystko grało, to zaznaczam. No więc korzystamy z tego warunku. A1 to jest u nas to 2m minus 4 nad 3 pomnożone przez a2, czyli u nas to jest dwójka i to ma dawać minus 1, wtedy będą prostopadłe. Musimy to pomnożyć, ale pamiętajmy o tym, że jak sprawiać problem mnożenie przez 2, to sobie napisz dwie pierwsze. Wtedy nie będziesz miał problemu, bo licznik zrobisz licznikiem, mianownik z mianownikiem, bo nawet przy takich sytuacjach czasem młodzież się wykłada. No więc mnożymy. 2m razy 2 to jest 4m. Minus 4 razy 2, minus 8. Podzielone przez 3 razy 1 to jest 3 i to się równa. I to się równa oczywiście minus 1. Mogłabym to mnożyć na krzyż, ale wystarczy, że pomnożę obustronnie przez 3, dzięki czemu nie będę miała mianownika, zostanie mi 4m minus 8 i to się będzie równało minus 1 razy 3, czyli po prostu minus 3. No i znowu równanie liniowe, 4m tutaj zostawiam, minus 8 przerzucam, czyli najpierw przepiszę minus 3, a tu przerzucę, to będę miała plus 8. Czyli 4m jest równe minus 3 plus 8 to jest 5, podzielone przez 4 otrzymuje m równe 5 czwartych, a dla tych, którzy chcą wyciągnąć całości, będę miała 1 cała i 1 czwarta. Czyli znowu wyznaczyłam taką wartość parametru m, dla której wykresy tych funkcji podanych w podpunkcie b są prostopadłe. Na tę lekcję przygotowałam 6 zadań i teraz przyszedł czas na krótkie podsumowanie. Otóż uczyliśmy się na tej lekcji pojęcia równoległości i prostopadłości wykresów prostych. Głównie zajmowaliśmy się funkcjami liniowymi. Oczywiście na wstępie lekcji omówiłam z Tobą również przypadek, kiedy będziemy mieć linię poziomą, czy linię pionową. Aczkolwiek, jak zauważyłeś, w tych zadaniach, które przygotowałam dla Ciebie, omawiałam tylko tą sytuację, gdzie mieliśmy do czynienia z funkcjami liniowymi, a konkretnie z tymi, gdzie wykresy są liniami ukośnymi. Dlatego, że na maturze naprawdę najczęściej
najczęściej zdarza się wykorzystanie tych dwóch wzorów na równoległość A1 równa A2, na prostopadłość A1 razy A2 równa minus 1. Jeżeli sobie zapomnisz w tablicach maturalnych, oczywiście te wzory są, tylko trzeba je umiejętnie znaleźć i umiejętnie zastosować do konkretnego zadania. Bardzo łatwo rozpoznać zadanie z tego tematu, bo w treści jest mowa, że proste równoległe, że proste prostopadłe, że wykresy funkcji równoległe, wykresy funkcji prostopadłe, więc bardzo łatwo rozpoznać na maturze, jest to zadanie właśnie z tej lekcji. No ale musisz troszkę poćwiczyć, porozwiązywać, żeby później to zadanie można było powiedzieć, że Ci tak lekko pójdzie na maturze. A myślę, że nie warto ominąć ten temat, dlatego że ten temat jest do nauczenia. Są tylko dwa wzory w zasadzie i ciągle je stosowaliśmy. Raz to była równoległość, raz była prostopadłość. Tylko pamiętaj, raz była postać kierunkowa, raz była postać ogólna, więc na tej lekcji nie tylko ćwiczyliśmy równoległość i prostopadłość. Ćwiczyliśmy również pojęcie postaci kierunkowej, czy też pojęcie postaci ogólnej, prostej. I to podsumowując, najważniejsze, co robiliśmy na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że teraz możesz przejść już do kolejnej lekcji ze mną. I mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.